Maciej Naskręt, dziennikarz, publicysta, kiedyś Polskie Radio i związany w ogóle z mediami trójmiejskimi. Dzisiaj portal wbijamszpile.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. Nie tylko się słyszymy, ale również się widzimy. Można chyba powiedzieć, że presja ma sens. Mówię oczywiście o Muzeum II Wojny Światowej i o tym, co się stało. I premier, i wicepremier, i większość polityków dzisiejszej opozycji stanęli, można powiedzieć, w jednym szeregu. Mówię oczywiście o wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej i przywrócenie na wystawę stałą bohaterów, polskich bohaterów, świętego Maksymiliana Kolbego i błogosławioną rodzinę Ulmów, bo wiemy z tego przynajmniej komunikatu, o którym mówię, że Muzeum II Wojny Światowej wyraźnie mówi, że Witolda Pileckiego tak na dobrą sprawę nigdy nie usuwało. Jak to jest komentowane w Trójmieście? Bo wiem, że też była petycja. Czy jest nadal petycja związana z tą sprawą? Tak, portal wbijamszpile.pl, który prowadzę, zorganizował petycję internetową, w której podpisało się prawie 2000 osób. Jest ona skierowana do dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, jest ona skierowana do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także premiera rządu. No, zwróciliśmy się o tym, że z tym, że no, muszą być przywrócone te wspomniane przez panią redaktor postacie na wystawę Muzeum II Wojny Światowej. Tutaj uwaga nie powinna, no, cały czas powinniśmy uważać na to, co się dzieje w Muzeum II Wojny Światowej. Mimo tego, że został powołany zespół, który ma przywrócić wspomnianych bohaterów Polski na wystawę muzeum, trzeba naciskać władze tej instytucji do tego, by jak najszybciej przywróciły i Ulmów, i Witolda Pileckiego, i Maksymiliana Kolbe. Ale trzeba też pamiętać w tym wszystkim, że cała zawierucha wokół tego Muzeum II Wojny Światowej powoduje bardzo taki złą aurę. Ludzie, którzy będą chcieli w przyszłości oddawać jakieś swoje pamiątki rodzinne, jakieś po zmarłych, czy to w II wojnie światowej, czy to w okresie późniejszym, no, będą się zastanawiać, czy warto. Ja zawsze zachęcam, tak, warto, trzeba pokazywać te pamiątki, no ale ta zawierucha jednak wywołała takie znaki zapytania u wielu osób. Także u moich znajomych, dalszych, bliskich, często oni wyrażali swoje opinie na mediach społecznościowych z wielkim takim rozczarowaniem i z wielkim znakiem zapytania, co zrobić dalej. No bo nie należy, no bo cała ta sytuacja jest niewątpliwie, ma charakter taki podkopywania pewnych wartości, dzielenia przede wszystkim Polaków. Tak, to jest bardzo ważne, żeby teraz trzymać rękę na pulsie i żeby jednak dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej wywiązała się z tych zapowiedzi. Tak jak powiedziałam, a tak... No, w Gdańsku mamy przecież z Gdańska mamy szefa IPN-u, on na pewno będzie tutaj, Karola Nawrockiego, on na pewno będzie tutaj z pewnością przyglądał się tym wszystkim zmianom, bo to jest poprzedni dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. W Gdańsku mamy wielu patriotycznych działaczy, no, między innymi gwiazdów, którzy przychodzą na te wszystkie protesty mimo już sędziwego wieku. No, walczą o tą Polskę, walczą o te dobre słowo, o tą historię Polski. Tak, to jest na pewno istotne, że Gdańsk ma taką reprezentację.
Będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać, ale druga sprawa, która pojawiła się na waszym portalu wbijamszpile.pl, to ta sprawa związana z 800+, bo coraz częściej w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje o tym, że jednak ta pomoc państwa nie będzie dla wszystkich. Ryszard Petru z Trzeciej Drogi, jak możemy przeczytać, sugeruje, że wdrożenie procedury nadmiernego deficytu może wymusić wprowadzenie kryterium dochodowego do programu 800+. Jakie są kulisy, czy jakie są podstawy do tego, że jednak może być rewizja, a przecież w kampanii wyborczej były jasne zapowiedzi, że ten program zostanie nietknięty? Oczywiście, jak zawsze, władze obecnej koalicji rządzącej formułują to w sposób taki okrągły, czyli nie mówią wprost o likwidacji 800+, a mówią o reformie, a reforma de facto deforma. Na tym, że na przykład już pierwsze dziecko albo jedyne dziecko w rodzinie no, zostanie pozbawione tej dopłaty 800+. Oczywiście są to póki co dyskusje i rozmowy, no, badanie podłoża przez koalicję. Niemniej no, do czasu, momentu, gdy prezydentem jest Andrzej Duda, na pewno ta ustawa nie zostanie podpisana. Tutaj to jest raczej wymierzone na to, co wydarzy się po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Jeżeli dojdzie do, jeżeli pałac prezydencki zajmie ktoś z grona politycznego liberałów czy też lewicy, możemy się spodziewać zmiany w tych przepisach. Nawet bym powiedział dalej idących, bo wprowadzenie między innymi kryterium dochodowego, czy też na przykład jedna z osób w rodzinie, jeden z rodziców musiał pozostawać przez jakiś dłuższy czas bez pracy. Więc wtedy zostanie te 800+ na przykład na pierwsze dziecko przyznane. No zobaczymy. To są na razie wstępne założenia, ale już się pojawiają i już może to nas szczególnie rodziców, no niepokoić. I no, odchodzimy od takiego powiedzenia, co raz zostało dane, nie zostanie zebrane, więc no, po prostu władze obecne liczą zwyczajnie na nie. Pamięć wyborców. To jeszcze na koniec teraz połączymy pieniądze, o których rozmawiamy, a także miejsce, z którego jest nasz gość, czyli Gdańsk, czyli miasto blisko Niemiec i miasto, które na pewno no, na te wpływy niemieckie jest bardzo, bardzo narażone, czy też podatne. Dom niemiecko-polski ma powstać w Berlinie, nowy symbol pojednania. Co więcej wiemy na ten temat i dlaczego akurat teraz takie miejsce rząd niemiecki chce budować, czy też wspomagać? Niemiecko-polski to jest inwestycja, która ma zastąpić te wszystkie pomysły poprzedniego rządu, czyli reparacje zniszczeniami II wojny światowej, wywołane przez Niemców w trakcie II wojny światowej. No, to jest klasyczne rozmycie tematu, zamknięcie tematu reparacji. Jakkolwiek ten dom polsko-niemiecki będzie wyglądał, to kompletnie nie ma znaczenia. To jest zwyczajnie zamknięcie tej reparacji. Tam się pojawiają, co prawda, reparacje dla osób, które no, wciąż żyją za te wszystkie, no, mówiąc kolokwialnie, przykrości, które je spotkały, których ich spotkały w II wojnie światowej. Tych osób ma być około zaledwie 40 tysięcy. No więc no, to jest tak naprawdę rozmycie
tego poważnego tematu, tych sześciu chyba, proszę mnie poprawić, chyba bilionów złotych odszkodowań. Ten dom, rozumiem, zostanie wybudowany w najbliższym czasie, bo to minister kultury Niemiec, Claudia Roth, zaznaczyła, że to będzie ten ważny element budowania dialogu i współpracy. Tak jest, dokładnie. Dom ma powstać w Berlinie. Jak on będzie wyglądał, no to jest wszystko dla nas zagadką. No, takie trochę to dziwne, te takie polsko-niemieckie pojednanie, no bo wszystko się odbywa jednak w Niemczech, to my mamy jeździć na wycieczki, się tam jednać do Berlina, no dla mnie to jest kompletnie niepoważne. Niech oni sobie tutaj lepiej w Warszawie w coś zainwestują. No i tyle. To jest kompletne nieporozumienie. Myślę, że to jest jasny sygnał, tym bardziej, że dzisiaj po raz pierwszy od 6 lat, przypomnijmy, że odbywa się takie spotkanie. Kanclerz Olaf Scholz ogłosi w Warszawie środki pomocy dla ofiar nazizmu, panie redaktorze, więc to jest wszystko może połączone, skorelowane. Ja bym to poprawił. Nie nazizmu, a niemieckich zbrodni na terenie Polski. Ma w każdym razie to poprawić relacje, stosunki niemiecko-polskie. Tak jest. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, podjęcie takich dyskusji to jest dobry krok na pewno, ale no, obawiam się, że Donald Tusk, premier obecnego rządu w Polsce, raczej wykorzysta to tylko i wyłącznie do własnej promocji, do zbudowania własnej osoby w Europie. Tylko i wyłącznie tyle. Nie widzę tutaj większych korzyści bezpośrednio dla ogólnie Polaków. To przypomnijmy, kanclerz Olaf Scholz ogłosi dziś, we wtorek, przekazanie polskim ofiarom niemieckich zbrodni pakietu odszkodowań o wartości kilkuset milionów euro, donosi portal Politico. Ponadto szef rządu Niemiec ma zapowiedzieć budowę pomnika w Berlinie upamiętniającego niemieckie zbrodnie w okupowanej Polsce, a także poprawa stosunku polsko-niemieckich ma nastąpić dzisiaj w Warszawie. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Naskręt, dziennikarz, publicysta, portal wbijamszpile.pl, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia pani i słuchaczom.